Szkoła podstawowa w Pruszczu Gdańskim w tym roku obchodzi swoje 50. urodziny. Wiele z jej wyposażenia pamięta jeszcze pionierskie czasy jej działalności. Dzięki firmie Cargill udało się ją odremontować i wprowadzić w XXI wiek. Dokonali całkowitego remontu, gdzie wymieniono kaloryfery, pomalowano ściany, sufit. Również zmieniono oświetlenie i także zamontowano tablicę elektroniczną do wyników na sali gimnastycznej. Chciałam powiedzieć, że sala gimnastyczna jest to miejsce, z którego korzysta cała młodzież naszej szkoły i bardzo ucieszyliśmy się, że dokonano zmian, no, które są bardzo znaczące, bo niektóre urządzenia typu ogrzewanie miały 50 lat. Wolontariusze z Cargillu po swojej pracy udawali się całymi rodzinami na salę. Remont zajął im 3 tygodnie, ale efekt widać gołym okiem. Nie jest to jedyny przykład charytatywnej działalności firmy. Swoją działalność mamy wpisaną, taką działalność charytatywną, czy tego odpowiedzialność korporacyjną. Mamy zielone światło od naszych pracodawców. Co roku mamy jakieś fundusze przeznaczone na tego typu cele, szczególnie właśnie na wspomaganie lokalnej społeczności, więc je jakoby wykorzystujemy. Co ważne, no warunkiem właśnie wykorzystania tych funduszy jest praca charytatywna pracowników, więc przepracowane godziny, wolontariat jest niezbędny, żebyśmy uzyskali to dofinansowanie w jakimkolwiek projekcie. Zadowolenia nie kryje dyrektor szkoły podstawowej Alicja Ścierzyńska. Była bardzo liczna grupa, która się zmieniała. Było powyżej 15 młodych ludzi i nie tylko, bo chciałam powiedzieć, że także pan dyrektor się włączył w tę pomoc oraz pracownicy ze swoimi rodzinami w weekendy. Także były dzieci starsze, które także pomagały, chciałam powiedzieć, nie przeszkadzały, więc naprawdę jakby tak się zliczyło tę grupę, to ona by była tak znacząca, gdzieś do 30 w sumie. To pierwsza tego typu akcja firmy na terenie Pruszcza Gdańskiego, ale do centrali już popłynął wniosek z projektem kontynuacji współpracy szkoły z Cargillem. Suma kosztu tego remontu to jest kwota około 25 tysięcy. Natomiast jest jeszcze teraz szansa na dofinansowanie z naszej głównej siedziby w Minneapolis. Wysłaliśmy już, wspomniał dyrektor, wniosek do centrali naszej firmy i w tej chwili jest to rozpatrywane. I generalnie fundusze, które szkoła ewentualnie otrzyma, będą przeznaczone na zakup pomocy dla dydaktycznych i wyposażenie klas w tej szkole. Czy realnie jest szansa na to, że zakończymy ten projekt pomocą finansową w kwocie 50 tysięcy złotych. 200 godzin prac społecznych w połączeniu z zastrzykiem pieniędzy potrafią odmłodzić starą salę sportową i wyposażyć zgodnie ze współczesnymi standardami. Chciałoby się rzec, dobra robota, czekamy na więcej, bo przecież miejsc potrzebujących remontu nie trzeba daleko szukać.